Ja kiedyś spróbowałem wykreślić taki złożony model, który dla mnie był takim przełożeniem na taki właśnie diagram tego, co rozumiem przez sztukę interaktywną. Tutaj te wszystkie nazwy, odbiorca, użytkownik, interaktor, gość, uczestnik, to się bierze stąd, że tak właśnie na różne sposoby w rozmaitych koncepcjach teoretycznych nazywa się tę rolę, która tradycyjnie nazywa się właśnie odbiorcem, widzem, spektaklem, publicznością. Natomiast różni artyści, kładąc nacisk na różne aspekty, na przykład tworząc wirtualne przestrzenie i zapraszając odbiorców do eksploracji tych przestrzeni, nazywali ich gośćmi, visitors, tymi, którzy odwiedzają te stworzone dla nich światy. Ci, którzy proponowali jakieś interfejsy, poprzez które można było operować jakimś procesem, byli użytkownikami tego interfejsu albo interaktorami. A więc wszystkie te nazwy sygnalizują zmianę, jaka dotyka tę tradycyjną rolę odbiorcy sztuki. No z drugiej strony, tutaj kilka kategorii, dyspozytyw. To jest termin, który tak naprawdę wyrasta z teorii filmu. Dyspozytyw jest tym wszystkim, co wyznacza doświadczenie dzieła filmowego. Tak jak aparat podstawowy jest jakby strukturą wielowymiarową, która określa tworzenie, powstawanie filmu, to jego doświadczenie jest właśnie, wszystko to się składa na strukturę doświadczenia, jest określane pojęciem dyspozytywu. Le dispositif, słowo francuskie, przeszło do języka angielskiego, do języka polskiego, niezmienione. I to właściwie tak funkcjonuje chyba w każdym języku, którym się pojawia. Dyspozytyw to jest nie tylko aparatura pozwalająca odtwarzać film, ale to jest także pewna struktura przestrzenna, w jakiej doświadcza się tego filmu, to, że siedzimy w fotelu, że cały film oglądamy w jednej perspektywie na ogół, chyba że ktoś wolni lepsze miejsce, ale to jest jakby coś przypadkowego wobec struktury doświadczenia. Ale to określa także pewne instytucjonalne ramy doświadczenia filmowego, wykształcone poprzez kulturowe doświadczenia, schematy poznawcze, przy pomocy których języki, których się wyuczyliśmy, aby rozumieć montaż filmu, czy dialektykę zmieniających się planów. To wszystko razem zbiera się, składa się na pojęcie dyspozytywu, który w ostatnich latach rozszerza swoje zastosowanie i zaczyna być odnoszony do różnych typów doświadczenia artystycznego, nie tylko filmowego. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z jakimiś złożonymi wyznacznikami procesu doświadczenia, pojęcie dyspozytywu wydaje się użyteczne. Ja początkowo w książce już sporo lat temu wydanej, pisząc o sztuce interaktywnej, używałem określenia również artefaktów jako właśnie tego, co jest przedmiotem naszej percepcji. Dlatego dalej pojawia się tu koncepcja, ponieważ dyspozytyw w jakiś sposób jest pewną nadrzędną kategorią, jak sądzę, wobec kategorii artefaktu, czyli tego, co wyznacza percepcję, według terminologii Annick Bureau. Koncepcja jest w jakiś sposób uwikłana w cały ten układ. I dalej, kategoria interfejsu, jakby pewnej aranżacji, pewnego systemu, programu, aranżacji przedmiotów. Zwykle we współczesnej refleksji, tej najnowszej, zwraca się uwagę, że w gruncie rzeczy powinniśmy słowa interfejs zawsze używać w liczbie mnogiej, ponieważ w gruncie rzeczy zawsze mamy z pewnym zespołem interfejsów, jednym, drugim, powiązanych ze sobą. Nawet taki prosty interfejs komputerowy, jaki używamy na co dzień. Właściwie, bo ten, jak to się po polsku nazywa, gładzik chyba, tak? Touchpadem nazywałem, ale gładzi, ale także ekran, oprogramowanie, które zarządza tutaj komunikacją pomiędzy. To wszystko razem w gruncie rzeczy stanowi interfejs, a jeżeli tak, to już nawet w tym podstawowym układzie widzimy, że jest tam cały szereg interfejsów tworzących w gruncie rzeczy system interfejsu, a nie jeden konkretny interfejs.